Piątek, sobota to są dwa dni, które spędzimy nad wodą, ale oczywiście już nie na wodach otwartych, ale zdecydowanie na naszych opolskich basenach. Celem po prostu jest popularyzacja sportów wodnych. Zaczynamy od piątku, od konferencji dla nauczycieli z nowego sportu wodnego Water Skyball, który w tej chwili wchodzi do Polski, a w sobotę mamy pierwsze mistrzostwa w Water Skyballu i od razu oczywiście mistrzostwa amatorskie pływania Family Cup. To przybliżmy może właśnie tę dyscyplinę, o której Pan powiedział, że być może ona znajdzie swoich amatorów także w stolicy regionu. To jest sport, który wymyślony został przez Węgrów i co jest jego podstawowym atutem, to, że odbywa się na płytkiej wodzie, czyli na wodzie, która ma głębokość około 120 cm. Więc żeby grać w sport, który jest podobny do piłki wodnej, nie trzeba umieć pływać. Kolejną istotną rzeczą, że gra się 2-2, dwie drużyny, boisko z dwoma bramkami. Dyscyplina polega na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, natomiast jest zbliżona do piłki wodnej, ale nie trzeba po prostu pływać. Natomiast jeśli chodzi o konferencję, o której Pan wspomniał, o czym będą dowiadywać się nauczyciele zatem? Na piątkowej konferencji, która odbędzie się na basenie PSP numer 5 w Opolu, nauczyciele wychowania fizycznego i nie tylko, mam nadzieję, zapoznają się ze specyfiką i charakterystyką tej dyscypliny oraz będą mieli możliwość najpierw obserwowania treningu pokazowego, a później sami, jeśli będą zainteresowani, mogą spróbować tej dyscypliny w wodzie. No i mówiliśmy też o klasycznym pływaniu, bo jesteśmy na basenie i jak wiadomo, opolskie dzieci w programie nauki tej szkoły podstawowej mają ten basen obowiązkowo. Tak, z ramienia MOS-u dzieci mają dzisiaj naukę pływania klas trzecich oraz realizuje program Umiem Pływać i dopełnieniem tego wszystkiego są zawody Family Cup, które nie są przeznaczone tylko dla dzieci, ale dla wszystkich chętnych amatorów pływania, których serdecznie na te zawody zapraszamy. Czyli podsumowując, jak ten weekend będzie wyglądał, jeśli chodzi o jego harmonogram? W piątek basen PSP 5 w Opolu zaczynamy konferencją metodyczną z Water Skyballa. W sobotę od godziny 8.30 jesteśmy już na wodnej nucie. Na nitce sportowej odbywa się Family Cup dla wszystkich chętnych, a na nitce rekreacyjnej od tej samej godziny odbywa się turniej, czyli pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa Amatorskie Polski w Water Skyballu. Oczywiście tutaj dostęp jest dla wszystkich chętnych. Jedyną opcją kosztową jest po prostu zakupienie biletu na basen i cały dzień tam spędzamy.